Piątek, piąteczek, piątunio nareszcie, a ja się z wami witam w nowym daily vlogu. Co dzisiaj w planach? Słuchajcie, jak widzicie, ja już się trochę ogarnęłam i zaraz muszę jechać do lekarza rodzinnego, wziąć od niego skierowanie do mojego lekarza z medycyny nuklearnej i jadę na kontrolę tarczycy. Będę musiała sobie z doktorkiem troszeczkę porozmawiać, bo po prostu już wam wspominałam, że odkąd biorę nowe hormony, o i muszę wziąć receptę na te hormony, bo się opakowanie mi skończyło, odkąd je biorę, dzieją się dziwne rzeczy, rzeczy, które mi się nie podobają, więc będę musiała sobie z nim pogawędkę uciąć. Słuchajcie, wczoraj miałam psiaki w domu i Diego rozrabiał, rzucał się do Beli co chwilę i ją gryzł i nakrzyczałam na niego, wsadziłam do koszyka ich, do ich łóżeczka i gnojek przez to ze złości w nocy pogryzł nam palmę, o ile te badyle tutaj palmą można nazwać, to co tutaj, oto. Wierzcie mi, że latem to ładniej wygląda, po prostu no, zmasakrowane przez Diego. Mój mąż tu rano wchodzi do salonu i mówi: Matko Boska, mówi, co tu tornado przeszło, wszędzie pełno ziemi, wszędzie pogryziona palma, no masakra. Ja właśnie świeżo umyłam włosy, muszę jeszcze ręce nakremować, spakować portfel i takie tam duperele i jak mówię, jest godzina krótko przed 10, ja mam na wpół do 12 kontrolę mojej tarczycy, ale muszę jechać zaraz, ponieważ to są dwaj różni lekarze i dwa w dwóch różnych miastach, więc mniej więcej tyle czasu mi powinno wystarczyć. Nie wiem, czy widzicie, ja widzę, ale może to tylko dlatego, że ja wiem. Popatrzcie, co się stało z moją twarzą. Wiecie co, mam uczulenie odtąd, dosłownie tak ociągnące się przez całą twarz. To jest tak, jakbym miała miliony dosłownie małych pryszczyków. Nie wiem, co mnie uczuliło, to znaczy nie wiem, mam podejrzenia, bo użyłam ostatnio czegoś nowego, ale ja to użyłam punktowo, a wysypało mi całą twarz, no i tak od wczoraj chodzę, strasznie niekomfortowo się czuję, mój mąż już wczoraj, i słuchajcie, jak mój mąż powie, że coś widać, to musi być widać. Mówi do mnie, co ty masz na tej twarzy? Mówi, to strasznie wygląda, twarz jest czerwona, ja patrzę w podgląd, sorry, ale nie wiem, czy będziecie to widzieć, ja mam czerwoną twarz, ona mnie parzy, swędzi, właśnie zaraz się muszę napić jeszcze kalcjum, żeby właśnie na to swędzenie. Także nie mogę się pomalować, już teraz mam nie tylko czerwone ślepia, ale i czerwoną twarz i no, popatrzcie, nie wiem, spróbuję się przybliżyć, czy to będzie widać, widzicie to? To jest po prostu masakra, no trudno, także mam na twarzy filtr, bo boję się, że jak wyjdę, to jeszcze bardziej się to pogorszy i w ogóle na wyjść muszę. Więc po prostu nie zwracajcie uwagi na moją twarz, która wygląda jak pudełka zza krzaka. I co? No, to tyle. Będę się zbierać. Odezwę się do was na pewno później. Co będziemy po południu robić? Jeszcze nie mam zielonego pojęcia, ale to wyjdzie w praniu. Wiem, że jestem strasznie prześwietlona, ale widzicie, dzisiaj jest piękna pogoda. Słońce grzeje niesamowicie. Ja już wyszłam od lekarza rodzinnego. Odebrałam skierowania do dalszych lekarzy i moją receptę. Teraz muszę wyszukać adres mojego lekarza z medycyny nuklearnej. Wyobraźcie sobie, jeżdżę tam co pół roku, ale adresu sobie w dalszym ciągu nie potrafię wbić w głowę. Muszę jeździć na nawigacji. Boże, słońce świeci niesamowicie. Momencik, ja spróbuję tutaj. O, niech mi to coś da. O, i to dużo. Bo jest mi tak gorąco w twarz, że Matko Boska. Pomyślałam, że potem pewnie skoczę do DM-u. Skoczyć tak czy tak muszę do DM-u, więc no i może do Rossmana i chyba kupię po prostu jakiś taki zwykły, sensytywny krem do twarzy bez jakichś parabenów i tak dalej, który mnie nie będzie podrażniał, bo wiecie co, ja teraz tak opatrzę w lusterko i to strasznie widać, co mi się zrobiło na twarzy. To jest po prostu jakaś masakra. Ja w ogóle ostatnio nie wiem, co się dzieje, na wszystko, może nie na wszystko, ale na bardzo duże rzeczy reaguję alergicznie.
Ostatnio, tego wam nie mówiłam, ostatnio na rehabilitacji odezwały się plecy, zaczęły mi plecy i tutaj ramiona. Tak to się nazywa? Nie wiem. Zaczęło mnie boleć, więc lekarz stwierdził, żeby mi te tejpsy nakleili, wiecie, te kolorowe takie naklejki, które na mięśnie mają działać i tak dalej, i tak dalej. No i zostałam obklejona tym całe plecy, znaczy no może nie całe, ale połowa tutaj wszystko na ramionach, na tym, na barkach. Ponaklejali mi, wiecie co, zaraz bezpośrednio po naklejeniu mówię, Boże, jak mnie to grzeje, jak mi ciepło i tak cały dzień było mi przyjemnie. No, ale po 3 dniach dalej to grzało i coraz bardziej grzało, i to było jakieś takie dziwne uczucie. I wyobraźcie sobie, 4. dnia rano przychodzę na rehabilitację. To już był przedostatni dzień, czy nawet ostatni? Ostatni dzień, słuchajcie, przychodzę na rehabilitację i jeden z tych rehabilitantów do mnie mówi: No, i jak mówi, daje to coś? Ja mówię, a ja nie wiem, czy to daje. Ja mówię, ale tak mnie to grzeje. Ja mówię, tak mi jest gorąco. A on takie oczy jak 5 zł, wiecie, i on do mnie mówi, ale to nie ma grzać. I wiecie co? I tak od słowa do słowa szybko, szybko, szybko zaczęli mi to zdzierać z pleców, a mi poparzyło całe tutaj z tyłu plecy, barki, wszędzie, gdzie było ponaklejane. Mam takie, porobiły mi się wtedy bąble takie poparzeniowe. No w międzyczasie te bąble popękały i skóra po prostu zaczęła schodzić, ale to i tak nieładnie wygląda. Więc ogółem mówiąc, zamiast mi rehabilitacja pomóc, to jeszcze trochę zaszkodziła, no ale nikt nie mógł wiedzieć, że rzeczywiście mi to zaszkodzi bardziej, aniżeli pomoże. Popatrzcie, no twarz mnie grzeje, jak nie wiem. Także ja teraz za godzinę niecałą mam tego lekarza, więc szukam adres, wbijam w nawigację i jadę i odezwę się do was na pewno, jak już wyjdę. No i wyszłam od lekarza godzinę później. Doktor mnie trochę pokłuł, bo musiał krew pobrać. Coś się zmieniło w mojej tarczycy i niekoniecznie na plus. Więc za jakieś 3-4 tygodnie będę wiedzieć, co dalej. A lekarz rozkłada ręce, nie wie, co robić. No i co teraz? No nie wiem, chyba wiecie co, znaczy na pewno będziemy jechać do miasta, tam gdzie mój mąż ma firmę. Muszę wejść do Kauflandu i muszę wejść do DM-u, więc na pewno no, chcę się rozejrzeć za kremem. Więc co, jedziemy. Głodna jestem jak wilk, bo jest 12 w południe, a ja jeszcze jestem bez śniadania. Już mi cały czas w brzuchu burczyło, jak nie wiem. Także Jezu, jestem, wiecie co, jakaś zmęczona. I rzeczywiście, słuchajcie, potwierdziły się moje obawy, że wszystkie jakieś dziwne objawy, jakie dostałam, czy to wypadanie, nagłe wypadnięcie prawie wszystkich rzęs, czy braki koncentracji, to rzeczywiście łączy się z nowymi lekami. Doktor mówi, że trzeba będzie prawdopodobnie podwójnie dawkę zwiększyć. Widocznie mam za słabą dawkę. Oj Boże, mówię wam. Jak nie urok, to sraczka, jak to się mówi po polsku. Także słuchajcie, jedziemy. Będę musiała w międzyczasie coś na szybkiego wciągnąć. I co? No do zobaczenia za chwileczkę. Hallo? Rudi ma fajn sitz, Diego ma sitz. Hier ist Leckerchen. So, Mausi. Diego. Und Rudi. Jeszcze jednego damy, nie? Maus, ała. Diego. I Rudi. Wystarczy. Za dużo nie można. Gdzie są piesełki? Gdzie są?
Jestem pisem. Gdzie jest Heasien? Gdzie jest Heasien? Rudy? Rudy, gdzie jest Heasien? Gdzie? No, idziemy. Tym sposobem mamy godzinę 15, ja już dotarłam do domu. Słuchajcie, ustrzeliłam deal życia w DM-ie. Udało mi się kupić perfumy Ode Gaga za 9 euro. Ja już takie perfumy mam, to jest 50 ml wersja. Za 6 euro były, bo one są przecenione, za 6 euro było 30 ml. Ale stwierdziłam, że... stwierdziłam, że wolę 50, ja tutaj mam 50-mililitrową wersję, ja ją dosyć oszczędzałam, to może nie są perfumy, które pachną Bóg wie jak długo, ale ja je lubię bardzo, dlatego stwierdziłam, że oczywiście wezmę sobie, jak widzicie, jeszcze zapakowane drugie opakowanie na zapas, jak to mi się skończy. I w DM-ie, Jezus, chrypka mnie łapie, w DM-ie jeszcze sięgnęłam krem z CD, to jest krem nawilżający bez parabenów, silikonów, bez jakichś barwników, bez zwierzęcych składów i czego jeszcze, bez parafiny. I tutaj ma ten ekotest bardzo dobry, także... będę na razie odstawię wszystkie inne kremy, które używałam, póki mnie to uczulenie trzyma. I Boże, jestem prześwietlona, bo siedzę akurat nie pod okno, nie mam jak usiąść z drugiej strony, żeby się tu znowu nie powyginać. I co? Aha, i słuchajcie, w Rossmanie kupiłam te... jak to się nazywa? Worki próżniowe 2. Ja wiem, że w Polsce chyba w Pepco można je dostać za, nie wiem, 3 zł, 5 zł, więc cieszcie się, bo to jest tanio. Ja natomiast za jeden zapłaciłam 3 euro i w sumie nie zapłaciłam, bo ja jeszcze miałam ten bon urodzinowy od ciotki, który już mam 1,5 miesiąca, słuchajcie. No i kupiłam 2 takie worki, bo jakiś czas temu oglądałam vlog Asi. Asia teraz nazywa się YouTube'owa Asia, wcześniej nazywała się 2011 Asieńka. I właśnie Asia pokazywała, jak tam szafę ogarnia i te worki i tak dalej. No i to mnie natchnęło do tego, żeby znowu zrobić czystki w mojej szafie. I w ogóle zaraz Wam pokażę, jakie czystki zrobiłam. Owszem, mam jeszcze sporo ciuchów, no ale... jakby to powiedzieć, to są ciuchy, większość jest takich przejściowych, no ale to Wam zaraz pewnie wszystko pokażę. No i słuchajcie, miałam Wam pokazać moją szafę, więc Wam pokazuję. Tutaj jest oczywiście jeszcze trochę wolnych wieszaków, ja je muszę wszystkie wybrać, bo widzicie, co tu się na podłodze dzieje. Jak mówię, jeszcze nie skończyłam, więc no jeszcze potrzebuję na pewno 2-3 dni. Myślę, że do końca weekendu to już tutaj ogarnę tak, jak chcę to mieć. Tak więc tutaj wisi troszeczkę ciuchów, tam na górze mam przeważnie dżinsy. Tutaj mam koszulki różne, różniste. Tutaj mam jakieś leginsy, bluzy, swetry, tutaj jeszcze troszeczkę spodni, widzicie 3-4 nawet pary jeansów jeszcze. Ja ogólnie spodni dalej mam bardzo dużo. Tutaj mam bluzki z takim 3-4 rękawem bądź dłuższym i na końcu są takie ciuchy, na które ja mówię podomki, bo ja w nich po prostu po domu chodzę bądź śpię. No i tutaj na dole jeszcze kilka bluz i tego typu rzeczy. Z tej strony tam to nawet nie zwracajcie uwagi, z tej strony to mam jeszcze kilka takich eleganckich koszul. Jedyna sukienka, którą gdzieś tam na jakieś większe wyjścia zakładam. No i tutaj z tyłu jeszcze jakieś szaliki, które muszę powyciągać. Kilka rzeczy mam jeszcze w praniu, także no ale musicie przyznać, że porównując to, co miałam już po zeszłym przesortowaniu, to i tak jest naprawdę dużo, dużo, dużo mniej. A moje takie typowo letnie rzeczy, bo koszulki to ja na pewno jeszcze będę nosić nawet zimą, natomiast takie typowo letnie rzeczy, no to jak widzicie, wszystko jest w tych workach próżniowych, jeszcze będę musiała przepakować. No i oczywiście tą całą pościel tutaj i tak dalej będę musiała też do takich worków wsadzić. A tak swoją drogą to tutaj jest nasz, jak mówiłam, nowy odkurzacz, a z tyłu stoi ten tutaj stary, musimy go w końcu znieść na dół. Także zanim to wszystko ogarnę, to jeszcze troszeczkę potrwa.
filmik się wgrywa? Nie rozłączył mi się internet? Jeszcze nie. Słuchajcie, mam jazdę, bo ile razy bym nie chciała wgrać filmik, który jest jakiś dłuższy, powyżej powiedzmy 15 minut, no to niestety internet mi się rozłącza. Boże, patrzcie jak to widać, masakra. Internet mi się rozłącza, no bo wiecie jak to jest na wsi, także to jest po prostu internet słaby, dlatego też moje filmiki są w takiej jakości jakiej są, ja może i nagrywam całkiem niezłym sprzętem, natomiast internet zabiera dużo z jakości, trudno się mówi, a teraz zabieram się za przeglądanie mojego katalogu tutaj z Bompri, zobaczymy czy coś tu wyhacza. Nagrywałam dla Was filmiki, popatrzcie co tu się dzieje, bajzel na kółkach. Także ja to wszystko teraz muszę szybko ogarnąć i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, czas na kolację, a teoretycznie mój pierwszy normalny posiłek dzisiejszego dnia, pomimo że mamy, nie wiem, coś koło 18. No i oczywiście są to resztki z wczoraj, z kolacji mojego męża. To jest makaron bezglutenowy. Tutaj są jeszcze kawałki papryki pomarańczowej, co tu jest jeszcze, pieczarki, są mięso mielone, oczywiście mięso mielone z czego? Z indyka? Tak, z indyka. No i trochę przypraw i taki trochę powiedzmy sos. No i zjem to, no bo aktualnie nie mam zielonego pojęcia, co mam zjeść, a no trzeba jeszcze zjeść to, co zostało z wczoraj. No i zaraz się będę musiała zabierać za robienie kolacji mojemu mężowi, a tutaj też nie mam bladego pojęcia, co on by zjadł. Mówię Wam, z nim to jest masakra. Jak ja się go zapytam, na co mam ma ochotę, to on mi zawsze mówi, wszystko jedno, zrób coś. I wiecie, takie zrób coś i codziennie się zastanawiam, co ja mam temu chłopu zrobić do jedzenia, więc pewnie zaraz pójdę pogrzebać w lodówce, zobaczyć co tam jeszcze jest. Mówię, jakbyśmy mieli pustą lodówkę, nie, aż tak tragicznie to nie jest, ale może mu zrobię dzisiaj albo paluszki rybne, albo rybę z ryżem i z warzywami. No nie wiem, zobaczymy. W każdym bądź razie ja się teraz zabieram za jedzenie i do zobaczenia za chwilę. Słuchajcie, moja twarz mnie tak swędzi, że to się w głowie nie mieści. Teraz widać dokładnie, jaka jestem cała czerwona. Zaraz pewnie sobie nawalę maści z pantenolem, bo wczoraj tak samo na noc zrobiłam i tutaj już mi troszeczkę jakby to wszystko zeszło, natomiast wiecie co, to mi wlazło na całą żuchwę i już schodzi na szyję, jest po prostu jakaś masakra i na ręce mam, aż patrzeć na siebie nie mogę, matko boska. Nieważne, słuchajcie, mamy krótko po 19:00. Mojego męża niestety jeszcze z psiakami nie ma, znowu musi dłużej zostać w firmie, więc ja bajzel ogarnęłam, zrobiłam co mam zrobić, jeszcze tutaj cały mój, znaczy nie cały, ale moich 15 wosków z Yankee Candle muszę rozłożyć w moim, mam nadzieję, że będzie widać, widzicie, do mojego pojemnika już się tutaj nic nie zmieści, on jest, o, on już jest wypełniony po brzegi, także nie mogę tego zamknąć, no ale to włożę do innego pojemnika, echo idzie, jakbym nie miała mebli w sypialni, no to zrobię i zabiorę się powoli za przygotowywanie kolacji dla mojego męża. Dzisiaj będzie miał naleśniki z Nutellą po prostu. On lubi, więc, a to się szybko robi, więc gra gitara. No i idę zmyć twarz. No i to by było na tyle dzisiaj. Niewiele się działo, no ale zawsze coś. Także moi kochani, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!